Sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawia pani Bożena Grzegorz. W miesiącu czerwcu zarząd spotkał się na 5 roboczych posiedzeniach. Oprócz tego cały zarząd brał udział w jednym spotkaniu porozumień Dzień Synów Okuckich, a jutro będzie brał udział w drugim. Przewodniczący Sławomir Góra uczestniczył w tym czasie w spotkaniu, w obradach Rady Nadzorczej Spółdzielni Bieńczycy i obradach Rady Nadzorczej Spółdzielni Jutrzenka. W Wydziale Edukacji brał udział w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu ustalenia zadań remontowych. Uczestniczył też w przeglądzie artystycznym przedszkolaków oraz brał udział w dniach otwartych magistratu. Ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów to spotkanie dotyczyło ścieżek rowerowych. Uczestniczył też w spotkaniu w SMOWiS-ie, dotyczyło ono kryteriów oceny wniosków z zadań publicznych. Uczestniczył w turnieju piłki siatkowej oraz w turnieju piłki plażowej. Brał udział w poświęceniu nowego kościoła w Łagiewnikach. Był przy przekazaniu nowego samochodu dla Straży Miejskiej. Na policji uczestniczył w spotkaniu w sprawie uszkodzenia windy na osiedlu kazimierzowskim. W Zikicie i MPO te spotkania dotyczyły przekazania koszy dla szkół naszej dzielnicy. Dokonał objazdu w sprawie stanu zieleni i bieżącej pielęgnacji. Były też spotkania na budowie parkingu na Kazimierzowskim i na ulicy Samorządowej i brał udział w konsultacjach dotyczących parkingu na osiedlu Arbertyńskim. Spotkał się też z wykonawcą przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Andersa. Oraz ostatnie to ustalenie zakresu zadań do realizacji przy Arce 17 i Samorządowa 13. Zastępca przewodniczącego pan Stanisław Malara uczestniczył w pikniku dla gimnazjalistów klas trzecich, które to miało miejsce w ATS-ie. Brał udział w mszy świętej i uroczystej sesji z okazji święta miasta. Uczestniczył także przy gratulował wręczeniu nagrody Świadek Historii. Ostatnia z imprez to uroczystość organizowana u sióstr Salezjanek Serce za Serce. Ja uczestniczyłam w uroczystym koncercie, który wieńczy obchody 60-lecia zespołu Pieśni Nowa Huta, Pieśni Tańca Nowa Huta. Pan Bury jak zawsze przygotował prezentację oraz uczestniczył w forum ekologicznym. W tym czasie zostało wysłanych chyba najwięcej w tym roku pism. Postaram się mówić trochę w skrócie, bo tych pism jest bardzo dużo. Do Zikitu. Tutaj zagadnienia poruszane w pismach to przekazanie koszy dla placówek oświatowych, przeniesienie ławek z ulicy Samorządowej na teren Domu Kultury, pomoc w uzyskaniu praw do działki do chodnika do kościoła na osiedlu Kalinowym. Kolejne pismo to prośba o czterokrotne koszenie traw. Kolejne to wycięcie topów przy arce między blokiem 11 a 10. Naprawa wiaty na ulicy Obrońców Krzyża. Naprawa nawierzchni przystanku i wiaty na rondzie Hipokratesa. Zdjęcie zniszczonej tabliczki z nazwą ulicy Obrońców Krzyża z budynku przykościelnego. Naprawa i malowanie ławek przy arce 14, przy blokach 14, 16, 18. Rozeznanie możliwości zrobienia przejścia dla pieszych na ulicy Obrońców Krzyża na wysokości ulicy Ptaka oraz udrożnienie studzienek kanalizacyjnych przy Arce, Królowej Bony i Łopackiego. Do Fundacji Stańczyka wysłaliśmy informację, w której porównaliśmy koszt prowadzenia strony internetowej na przestrzeni kilku lat. Do Adrymu Kazimierzowskie 22 to montaż barierek na Alei Generała Andersa przy przystanku autobusowym. Do trzech różnych mieszkańców zostało wysłane pismo w sprawie ich zapytań w stosunku do planowanego przejścia na ulicy Pokrzywki. Do Stowarzyszenia Moja Nowa Huta. Tutaj niestety odmówiliśmy dofinansowania organizowanego przez to stowarzyszenie biatlonu. Do mieszkańca z osiedla Dywizjonu 303 informacja odnośnie podjazdu do apteki
przy ulicy Dunikowskiego do mieszkańców osiedla Albertyńskiego oznakowanie przejść pieszych do szkoły numer 100. Tutaj kilka zagadnień dotyczących monitoringu, oświetlenia boiska oraz dofinansowania ich przez mini koszykówki. Do przedszkoli 142 i 120. Tutaj niestety odmówiliśmy ze względu na brak środków dofinansowania do powstania piaskownicy. Do ZIS-u pismo dotyczyło zestawu do monitoringu dla boisk przy szkołach podstawowych 82, 100 i 101. Do pana radnego Jarosza tutaj wysłana została płyta z nagraniem poprzedniej sesji. Do policji tutaj zagadnienia dotyczyło ogólnopolskiej nocy profilaktyki. Tutaj zaoferowaliśmy pomoc jedynie na naszej stronie internetowej. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Architektury. Jest to prośba o poinformowanie Rady o stanie prac nad inwestycją w budowę centrum handlowego. Do radnego Szewczyka to pismo dotyczyło wyjaśnienia wniosków, które zostały złożone na Komisji Infrastruktury. Do przedszkola 142, tutaj niestety odmówiliśmy środków na przycięcie żywopłotu. Do wszystkich szkół naszej dzielnicy wysłaliśmy taką prośbę o przesłanie danych, które zawierały ilość dzieci w danych szkołach, ilość oddziałów, jak i też krótki zarys oferty szkoły. Do Straży Miejskiej tutaj prosiliśmy o zobligowanie właściciela wiaty śmietnikowej koło przychodni do utrzymywania jej tego terenu w czystości. I kolejne to usunięcie braków, które znajdują się koło szkoły 101 podstawowej i koło bloku 24 na Kazimierzowskim. Do Marka Lasoty, dyrektora IPN-u. Tutaj jest pismo wysłane z prośbą o objęcie patronatem obchodów 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Do Związku Emerytów i Rencistów zaproszenie do udziału przez ten związek w naszych spotkaniach wieńczyckich. Do Domu Kultury Korczak wysłaliśmy zaproszenie o udział w obradach naszej Komisji Edukacji. Wysłaliśmy też podziękowania dla Straży i Policji za ochronę procesji oraz za ochronę imprezy w Harce Pieńczyckiej. Do Gimnazjum 50, tutaj pismo dotyczyło przycięcia topól. Do PSS Połem zostało wysłane wyjaśnienie odnośnie stanowiska, jakie zajęła Rada w sprawie wiadomie, czy chodzi o służebność drogi. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Skarbu, tutaj poprosiliśmy o wyjaśnienie historii działki 1/3, 1/4 z obrębu 9 oraz prośbę o informację o właścicielu działki 240/2. Do drukarni Leiko, tutaj pismo dotyczyło przesunięcia wydania, drukowania terminu kuriera wieńczyckiego. I do wiceprezydenta Czmiela zostało przesłane stanowisko Rady Dzielnicy odnoszące się do Kaczyńcowej 4. Strasznie dużo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Góry teraz. Proszę Państwa, prezentacja z odbioru wykonanych zadań 24 maj do 27 czerwiec. No nie było to dużo. Tutaj w ogródkach Jordanowskich pani Halinko nie dostają żadnego zdjęcia. No, wykasowane jest. Nie wiem, ktoś to wykasował. No, ja oddałam razem ze zdjęciem. No, ale ja sprawdzałem i nie ma, jest zero. Proszę Państwa, podłączyłem tutaj bieżące utrzymanie ogródków Jordanowskich. Jakie zadania nas czekają w związku z doposażeniem ogródków na terenie dzielnicy w 2013 roku. To jest pierwszy ogródek Jordanowski, osiedle Kazimierzowskie 7. Karuzela typu Tajfun, urządzenie siłowe rower podwójny, urządzenie siłowe orbitek elektrycznych, zawiesia do huśtawek, siedziska do huśtawek, kubełkowe, płaskie i podesty pod huśtawki. Proszę Państwa, to jest zgodnie z projektem tego ogródka Jordanowskiego.
doposażenie. Następnie ogródek Jordanowski, osiedle Kazimierzowskie 25. Planujemy zamontować piaskownicę, jedna sztuka. Dalej ogródek Jordanowski, osiedle Kalinowe 9. Tu jest spalona przeplotnia i w celu uzupełnienia tych spalonych opon myślimy tutaj o naprawieniu i do wprowadzeniu do pełnej sprawności. Drabinka z liną do zestawu, ściana spalonościowa, zawiesie do huśtawki, sztuk 1, siedzisko kubełkowe do huśtawki, sztuk 1. Ogródek Jordanowski, osiedle Kazimierzowskie, karuzela tarczowa, Staś, jedna sztuka. 4. Ogródek Jordanowski, osiedle Albertyńskie, nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu. Pod urządzenie zabawy około 180 m2 oraz obrzeże betonowe do nawierzchni bezpiecznej 70 m. To by były wszystkie zadania, które czekają nas w tym roku w ramach doposażenia ogródków jordanowskich zgodnie z projektami tych ogródków. Następnie odbył się odbiór kolektora ogólnopospolitego wraz z przyłączami domowymi ulicy Stadionowej i na odbiorze była pani Urszula Aksamit. Kolektor ten został wykonany w ulicy i położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Tak to wygląda w całości, jakbyśmy przyglądali się wzdłuż. Dalej, proszę Państwa, pani, która jest właścicielką tej apteki, była na posiedzeniu komisji i żaliła się, że chodnik jest źle wykonany. Wszystka woda, która idzie po tym chodniku, wpływa jej do lokalu. W związku z tym odbyło się pogwarancyjny odbiór. Pan Marek Bartoszek poszedł łącznie z poziomicą i zrobił to bardzo ładne nam zdjęcie. Stwierdził, że absolutnie jest to co ta pani mówi, jest to nieprawdą. Proszę Państwa, prosiłem pana Bartoszka, żeby zrobił po deszczu, jak to wygląda. No i dokonał tutaj zdjęcia, nie ma żadnej wody, czyli jest prawidłowo wykonany. Dalej pan Marek Bartoszek uczestniczył w tym samym czasie, to znaczy nie w tym samym czasie, tylko w tym samym zadaniu do przeglądu gwarancyjnego parki ulicy Połanieckiego i tu nie było zastrzeżeń. Na razie tyle. Są jakieś pytania do bieżącej pracy zarządu? Bardzo proszę. Proszę. Ja chciałam zapytać właśnie w sprawie przeniesienia ławek. Ja na ostatniej komisji, jeszcze od 2 lat, prosiłam o przeniesienie ławki na osiedlu na lotnisku. Bardzo bym prosiła też również, aby dołączyć tam do tematu przeniesienia, chyba to osiedle Kazimierzowskie, o ile dobrze pamiętam, przeniesienie tej jednej ławki na osiedlu na lotnisku. No już nie będę uzasadniać, bo to jest męczące. Wszyscy wiedzą, jaka jest argumentacja. Natomiast chciałam jeszcze zapytać... Przepraszam, na lotnisku? Osiedle na lotnisku, ta ławka na tej skarpie, gdzie jest ten stołek. Przy Andersa. Przy Andersa, tak? W dół ją przenieść po prostu przy chodniku. Od 2 lat proszę, także bardzo bym prosiła. I zresztą mieszkańcy również. I chciałam jeszcze zapytać w kwestii przeglądu, nie wiem czy jest organizowany, ale myślę, że tak, przegląd wiosenny albo jesienny stanu ławek i koszy. Czy coś takiego było robione do tej pory? Jeżeli nie, to też bym prosiła o zwrócenie uwagi, bo naprawdę przejść przez naszą dzielnicę i zobaczyć jaki jest stan, oczywiście mówię o tych ławkach, nie nowych, tylko tych ławkach, które już mają pewne lata, że stan jest naprawdę no, nieciekawy i jednak trzeba było się zastanowić, aby sukcesywnie te ławki wymieniać. Dziękuję. Znaczy od razu odpowiem, że tutaj jeżeli chodzi o przegląd, nie było takiego przeglądu. My interweniujemy w momencie, kiedy jest ławka uszkodzona, kosz jest zdewastowany, wtedy konkretnie podajemy miejsce i przekazujemy informacje do Zygitu. Wydaje mi się, że to jest bardziej skuteczny sposób niż chodzenie, no... No spółdzielnie tak robią po prostu, dlatego zasugerowałam, czy... No nie mówię, konkretne zdarzenia, jeżeli ma coś miejsce, bardzo prosiłbym najlepiej dokumentacja te
fotograficzne, a wtedy mamy konkret. I jeżeli Państwo robią, jeżeli mogę jeszcze, jeżeli Państwo robią zdjęcia, to mam prośbę, żeby robić zdjęcia tego tematu, który Państwa interesuje, przykładowo ławki czy jakieś inne rzeczy, ale i z, łącznie z perspektywą. Dlatego, że ostatnio w Zikicie mnie zatrzymali inspektorzy, pokazując na przykład przystanki, te wiaty na osiedlu Jagiellońskim i na przy obrońców krzyża. I zdjęcie było ładnie zrobione, ale jeszcze potrzebowaliśmy wtedy zdjęcia z perspektywy, żeby wiedzieć, w którym miejscu. Ja oczywiście od razu pokazałem na mapie, w którym miejscu dana wiata jest. Bardzo proszę, żeby z perspektywy łatwiej nam później określić miejsce, bo ławki albo wiaty, jak się robi bezpośrednio, no to one wyglądają dokładnie tak samo w każdym miejscu, w większości miejsc w Krakowie. Proszę, pan Puszkowski. Ja myślę, proszę Państwa, w ten sposób i tego zdania byłem od samego początku, że jeśli chodzi o jakiś przegląd, czy to powiedzmy tych ogródków jarnowskich, czy ławek, to robi na te miejsca i tu chyba nie ma dyskusji, prawda? I to powinien na bieżąco zgłaszać przewodniczącego. I zarząd od razu reaguje na takie rzeczy. I tak, wydaje mi się, powinna wyglądać nasza współpraca. Odnośnie ogródków jarnowskich, tylko mogę powiedzieć, że wpłynęła tylko jedna informacja na temat ogródka od pani Natowskiej. Także a propos, no czasem, tak jak mówię, fajne pomysły w praktyce nie zawsze się sprawdzają. No niestety.